pomyślnie nadal zaczęte przedsiębiorstwo przez całą zimę, aż do końca maja następnego roku, trwale, znaczne przynosiło dochody. Nie były one nadzwyczajnie licznymi, mała bowiem wtedy ludność Warszawy nie mogła zawsze teatru napełniać wielkim natłokiem. Ale przeszło 30 w ciągu 9 miesięcy wystawionych sztuk nowych, nie mogły przy pierwszych swoich reprezentacjach nie przynosić znaczniejszych wpływów. Nad wszystkie jednak nowości dawne opery, aksur, krakowiaki największe zawsze uczęszczonymi bawały. Nazbyt naówczas wygórowana płaca artystów, niewielki wydatek na nowe dekoracje, ponieważ dwie tylko do dram, groby Werony i Klara Hohenzeichen, pędzla Szmuglewicza przybyły. Już we Lwowie przysposobiona do wszystkich sztuk nowych garderoba pozwalała mi użyć reszty dochodów na zaspokojenie zaległych jeszcze tak artystom, jak i przyjaciołom moim lwowskim należytości, które też zupełnie w przeciągu tej jednej zimy zapłacone mi zostały. To wszelako wyniszczenie kasy niespokojnym mnie czyniło względami zbliżającego się lata, które, jak mi to z doświadczenia znajomym było, zawsze w Warszawie najusilniejsze starania stratą nagradza. Umyśliłem przeto wyjechać z kompanią do innych części kraju, a w powieści pani Truskolaskiej, powziąwszy wiadomość o nader łaskawym w czasie antrepryzy jej męża narodowi widowisk przyjęciu w Poznaniu, tam udać się przedsięwziął. Na początku więc maja, sam pierwej przybywszy do tej dawnej wielkopolskiej stolicy, bez najmniejszej trudności tamtejszej królewskiej kamery otrzymawszy pozwolenie, wynajętej obywatela Geislera obszernej Reitschuli, sposobem lwowskiego amfiteatru zbudowałem scenę i na trzy przedziały urządzone dla widzów miejsca. Powróciwszy potem do Warszawy, połowę licznego naówczas grona artystów zostawiłem, z drugą około 15 czerwca na świętojańskie transakcje do Poznania pospieszając, gdzie 22 tegoż miesiąca tworzyłem widowiska polskie dramą Klara z Hohenzeichen, która przez dobranych artystów i z przyzwoitą wystawioną okazałością sprawiła publiczności przyjemną zabawę. Zgromadzeni naówczas poznańscy obywatele przez cały przeciąg trwających transakcji, licznie zawsze napełniając mój teatr przychylny ku narodowym widowiskom chęci, łaskawie dali dowody, szanowna nawet płeć piękna, nie zważając na miejsce bez lóż i żadnej urządzonej ozdoby, zasiadała mniej wygodne ławki z tą ujmującą wyrozumiałością, która wszędzie i jej względy przyjemniejszymi czyni. Chociaż przeto znaczniejsze dochody dłużnej nad dni nie trwały, podały wszelako sposobność, nawet i po oddaleniu się większej połowy zjazdu, otrzymania przez resztę czerwca i nawet przez lipiec przedsiębiorstwa nowego mojego w Poznaniu. Nader miłym był dla mnie pobyt w tem mieście, w którym z okien pomieszkania mojego patrzyłem zawsze na przyjemny brzozowy lasek należący niegdyś do majątności rodziców moich, z której pierwszy raz ujrzałem światło słoneczne. Jak jest drogą dla serca pamiątką ziemi, na której się rodziłem, a jak bolesne wspomnienie utraty onej. Po 30 lat oddaleniu nie mogłem nasycić oczu moich widokiem okolic, w które młodości mojej przeżyłem chwile, w których pierwsze brałem nauki. Pomimo zmniejszających się w każdym dniem dochodów, byłbym może dłużej jeszcze zatrzymał się w Poznaniu, gdyby powinny wzgląd na los antrepryzy mojej nie był przynaglał mnie do wyjazdu, odebrawszy właśnie w owym czasie od obywateli kaliskich wezwanie także do ich stolicy. Zostawiłem jeszcze artystów moich na miejscu, sam pospieszyłem do przekonania się osobiście, jeżeli potrafię znaleźć sposobność zadośćuczynić ich żądaniu. Było to także miasto, w listości którego dawni rodzice moi własność swoją mieli.
mogłyż nie pociągać mnie do niego równie przyjemne uczucia? Przybywszy do Kalisza, im łaskawie od szanownych obywateli przyjęty, tym dotkliwszy i zmartwiony zostałem, że w całym tym mieście